Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Tajne Akta Tunguska. No dobra, musimy spotkać się z niejakim Sidorkinem. Problem polega na tym, że on jest zamknięty w swoim pokoju i nie mamy tam dostępu, ponieważ pan Sidorkin posiada listę wszystkich osób, którzy znajdują się w pociągu. Chcemy wiedzieć, czy jest tutaj między innymi nasz ojciec, a jeżeli tak, to gdzie go szukać? Musimy go uratować. Mamy też biały chleb. Może będziemy mogli zrobić kolejną kanapkę z dżemem. Notatki, lista Sidorkina, pociąg kolei transsyberyjskiej. Profesor Sidorkin posiada listę naukowców oraz asystentów znajdujących się w pociągu. Czy ojciec Niny jest jednym z nich? Dotarcie do tej listy byłoby na wagę złota. Z tego co mówił naukowiec, pan Sidorkin znajduje się w tym pomieszczonku. Mamy interkom. Tak? Przepraszam, że przeszkadzam. Mogę z panem chwilę porozmawiać? Tak długo jak doktor Leśniak nie zakończy z powodzeniem swoich eksperymentów, nie. Ale... Nic mnie to nie obchodzi! Nie chcę, żeby mi przeszkadzano! To naprawdę? Nie! Okej. Gość jest ewidentnie strasznie nerwowy. Ale dopóki asystent nie skończy swojej pracy, nie będziemy mogli z nim porozmawiać. Czyli w jaki sposób byśmy musieli pozbyć się asystenta, albo raczej sprowokować go, żeby zakończył pracę? Szklany pojemnik. Tak długo jak naukowcy są w pokoju, lepiej nie będę dotykać niczego, co wygląda jak ważny element. Czyli pomysł jest taki, żebyśmy w jakiś sposób wywabili ich z tego pokoju. No dobra. Spróbujmy... O, patrzcie. Żołnierz cały czas śpi. Jego plecak już przejrzeliśmy. Plan jest taki, żeby zrobić kolejną kanapkę z dżemem. Mamy też olej rycynowy, który działa usypiająco? No tak przynajmniej mi się wydaje. Mała buteleczka, a efekty porażające. Może, gdybyśmy to dodali do dżemu... O, właśnie. Myślę, że z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że to będzie gigantyczny sukces. Właśnie sobie uświadomiłam, że nie jadłam nic od wieków. Muszę uważać, żeby przez nieuwagę nie ugryźć tego. No nie no, nadgryzionej kanapki naukowcowi byśmy nie zanieśli. Jestem ciekaw, czy się ucieszy. Kolejna kanapka. Jeszcze jedna kromka chleba z dżemem dla mnie? To więcej niż mógłbym oczekiwać. Dziękuję. O, źle się czuję. Pewnie zbyt łapczywie połykałem ten chleb z dżemem. Aleksi, dokończ pracę i powiedz Sidorkinowi od razu, jak uzyskasz właściwy wynik. Muszę teraz gdzieś wyjść. I to szybko. Bardzo szybko. Czyli to chyba działało jednak przeczyszczająco. Okej, ale pozostał asystent. Już widzę te nagłówki. Wielka kradzież chleba. Nie, żaden paser nie weźmie tego ode mnie. Poza tym ceny na czarnym rynku są bardzo niskie. Pozostał asystent. W jaki sposób moglibyśmy go stąd wygonić? Cały czas mamy ten piec do spalania. Mamy też kontakt. Może, gdybyśmy wyjęli ten kontakt, wyłączylibyśmy prąd. Za nic nie włożę tam palców! To by źle wpłynęło na moją fryzurę. Zapomniałem, że nie możemy tego dotykać. Uważałam pilnie na lekcjach fizyki, stąd wiem, że elektryczność bierze się z gniazdka. Może teraz będziemy mogli wylać na to wodę. Była taka opcja. Wystarczy tylko trochę wody. Gdyby wszystko znalazło się pod wodą, wzbudziłoby to nieco podejrzeń. Okej, zrobiliśmy spięcie. No nie! Czemu bezpieczniki musiały popsuć się właśnie teraz? Muszę wymienić bezpieczniki. Czy może pani przypilnować, aby nikt tutaj niczego nie dotykał? Pewnie, nie ma problemu. Dziękuję. Dopilnuję, aby nikt niczego tutaj nie ruszał. Oczywiście z wyjątkiem mojej skromnej osoby. No dobra, możemy teraz się swobodnie tutaj rozejrzeć. Szklany pojemnik. Z jakąś roślinką w środku. Próbka rośliny w słoiku. Dobra, mamy dwa pojemniki. Czy coś jeszcze mogę wziąć? Sprzęt do analizy. Nic o nich nie wiem. Lepiej trzymać ręce przy sobie. Czyli prawdopodobnie coś z tym będę mógł połączyć. Stół asystenta. No okej. Może to z tym?
nie? Wody też do tego wlać nie mogę. Ale co mi to dało, że ja to odłożyłem na miejsce? Nie po to to brałem, żeby to odkładać. Oba słoiki wyglądają niemalże identycznie. Wyjmę próbkę z naczynia. A, mogłem wyjąć próbkę. Wyjmę próbkę z naczynia. I co mam z tym zrobić? Włożę po prostu jedną w drugą. Nic innego nie przychodzi mi w tej chwili do głowy. Czyli dzięki temu uzyskamy pusty pojemnik. Mam nadzieję, że korki nie wylecą. Zresztą i tak szczerze wątpię, czy uda mi się osiągnąć jakieś zadziwiające wyniki. Co? Nie może być! Naprawdę? Próbka nie spaliła się doszczętnie. Widać to gołym okiem. Nie muszę nawet dokonywać analizy. Muszę powiedzieć doktorowi Leśniakowi, może nawet profesorowi Sidorkinowi. To faktycznie może być wielki przełom. A ja już przestałem wierzyć, że to się kiedykolwiek stanie. I jest pan pewien, że testy przeprowadzono w odpowiednich warunkach? Zawsze brałem losowe próbki i dwukrotnie wszystko sprawdzałem. A za fachowość Aleksieja dałbym sobie rękę włożyć do ognia. Pracowałem z nim przez wiele lat. A więc przeprowadził pan eksperymenty. Zauważył pan jakąś różnicę? Jaką różnicę? Musimy wszystko sprawdzać z największą dokładnością. Jeżeli wyniki badań będą prawidłowe, będzie to prawdziwa sensacja. Ale jeżeli ujawnimy to jako sensację, a potem okaże się, że popełniliśmy błąd, będziemy mogli liczyć co najwyżej na posadę w Muzeum Historii Naturalnej. Proszę więc jeszcze raz wszystko sprawdzić. Powinniśmy obaj zerknąć na analizę. Mam tylko nadzieję, że niczego nie przeoczyliśmy. Jeżeli wynik będzie prawidłowy, przejdziemy do historii. Panowie są rzeczywiście podekscytowani własnym odkryciem. Powinnam to wykorzystać i rozejrzeć się w biurze Sidorkina. Niedługo wróci Sidorkin. Najpierw przeszukam jego biurko. Może znajdę tam przynajmniej listę pasażerów. Okej, mamy mało czasu, ale możemy się tutaj rozejrzeć. Mrówka. Jaka wielka! To chyba nie jest zwyczajna mrówka. Musiała zostać genetycznie zmutowana. Jestem ciekaw, czy ptaszniki zająca wiedziałby, jaki to jest gatunek mrówki. O ile w ogóle taki wielki istnieje. Kuba Zając. Polecam jego kanał. Dobra, mamy dokumenty. Mamy książkę. Dokumenty są opatrzone tytułem Zagadnienia związane z bezpieczeństwem projektu Tunguska. Przejrzę je. Jeżeli dobrze rozumiem, w ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono kilka ataków na oficjalne i tajne placówki badawcze. Dokumenty zostały częściowo zniszczone, ale sprawcy nie cofają się także przed zamachami bombowymi i podpaleniami. Naoczni świadkowie widzieli mężczyzn ubranych na czarno. Władzom nie udało się ująć żadnego ze sprawców. Wtedy te sprawy powierzono tajnym służbom FSB, ale nie były one w stanie przedstawić konkretnych rezultatów prowadzonych śledztw. Nie można potwierdzić przypuszczenia, że to dzieło politycznych terrorystów. Rozważa się również możliwość, że ataki przeprowadziła jakaś sekta religijna. Ciekawe, czy to ci sami faceci w czerni, o których bełkotał Eddie. Jeżeli to wszystko prawda, tata ma większe problemy niż przypuszczałam. Lista Sidorkina, ataki członków sekty. Pociąg kolei transsyberyjskiej. W biurze Sidorkina znajdują się dokumenty dotyczące zagrożeń związanych z projektem Tunguska. Według nich w ciągu ostatnich lat doszło do kilku ataków na obiekty naukowe. Czasami tylko niszczono dokumenty, kiedy indziej dochodziło do eksplozji i podpaleń. Liczeni naoczni świadkowie widzieli ludzi ubranych na czarno. Czy to mogą być ci sami ludzie, których widzieli Eddie i Lisa niedaleko muzeum w Berlinie? Być może. Jakiś raport o biologii molekularnej. To same wzory, a tych kilka słów jest kompletnie niezrozumiałych. Pewnie napisane cyrylicą. O, jaki fajny kubek z pieskiem. A to wygląda jak jakaś analiza.
Projekt Tunguska. W tych plikach zapisana jest analiza błędów. Od 2000 do 2003 u góry, u dołu 2004. Raczej niewiele mi to pomoże. Poza tym nie mam zbyt dużo czasu. Dobra, możemy otworzyć szufladę. Szuflada jest zabezpieczona prostym, ale niestety bardzo skutecznym zamkiem. Szuflada jest... Nie mam żadnego klucza. No nasze na pewno nie będą tutaj pasowały. Jakimś szyfrem. No okej. Czyli musimy się rozejrzeć. Tylko jak opuścić biurko? Teczka. Chyba, że Nina automatycznie sama wyjdzie stąd, kiedy wszystko tutaj przyjrzymy. Szuflada jest zabezpieczona prostym, ale niestety bardzo skutecznym zamkiem. Nie mogę się wycofać z tego okienka. Jaka wielka mrówka. Nina, proszę, powiedz mi, jak mam opuścić to pomieszczonko? Znaczy, tą lokację z biurkiem. A czy przejść do dalszego pokoju? Projekt Tunguska. Tutaj mamy jakieś odbicie na szybie. Widzieliście to wcześniej? Być może to ma jakieś znaczenie. Tak jak odbijałoby się od telefonu. A, to jest ciekawe. Na tym skrawku papieru napisano: przed każdym opuszczeniem pokoju proszę umieszczać wszystkie dokumenty w sejfie. Podpisano W i L. Jeżeli w tym sejfie znajduje się lista pracowników, powinnam lepiej się rozejrzeć. Być może dowiem się, co dokładnie dzieje się w rejonie Tunguski i co tata ma z tym wspólnego. Tak myślałem. Ta mała kanalia jest szpiclem. Zauważyłem cię w Moskwie na stacji kolejowej. A kanalia... pozostanie kanalią, nawet w przebraniu. Ale nie martw się, teraz my się tobą zajmiemy. No i wpadliśmy jak śliwka w kompot. Co Kanski tutaj robi w środku nocy? Mogę się mylić, ale mam w związku z nim złe przeczucia. On nie może mnie złapać. Pewnie nie zapomniał jeszcze mojego ciosu w kark. W końcu odpowiedź na moje pytanie. Ciekawe, co udało się ustalić mojemu irlandzkiemu koledze. Witaj, Max. Zajęło to trochę czasu, ale niełatwo było uzyskać informację, o którą prosiłeś. Dobrze, że wysłałeś mi oryginalny list. Później powiem ci więcej. Na początku pomówmy o irlandzkiej firmie z nagłówka listu. Ta firma należała kiedyś do człowieka o nazwisku Ken Morangi i zajmowała się chyba nawozami dla roślin. Firma została nagle zamknięta, chociaż interesy szły całkiem dobrze. Nic więcej nie udało mi się ustalić. Od tego czasu Morangi żyje jak pustelnik na małej wyspie niedaleko wybrzeża Irlandii. Do listu dołączyłem mapkę, jak tam trafić. A teraz przejdźmy do bardziej interesującej historii. Uważniej przyjrzałem się listowi, który wysłałeś. Nie jest pusty, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Prawdopodobnie napisano go niewidzialnym atramentem. Niezbyt pomysłowe, ale najwyraźniej dla osób takich jak wy wystarcza. Oto treść listu. Mam nadzieję, że go zrozumiesz. Witaj, Władimir. Otrzymałem dokumenty. Sporządzam kopię. Wciąż musimy ustalić kwestię przekazania. Ken. PS. Whisky wciąż czeka. Wow, to brzmi bardzo tajemniczo. Może ten Morangi coś wie?
Lepiej powiem Ninie. Ciekawe, co ona teraz robi. Mam nadzieję, że wszystko u niej w porządku. Naprawdę boję się o nią. Cholera! To nie jest mój dzień. Najpierw psychopata z dolegliwościami żołądkowymi w przedziale, a teraz ten wściekły pies. Muszę szybko się stąd wydostać. Jak tylko dojedziemy do jakiejś większej wsi, będą chcieli przekazać mnie władzom. To byłby koniec moich poszukiwań i prawdopodobnie koniec mnie samej. No dobra, ale zobaczcie, wszystkie nasze przedmioty zniknęły z ekwipunku. Mamy tylko żarówkę 25-woltową oraz szklane naczynie. Jest też klatka z jakimś kundlem. W środku jest słodki piesek salonowy, bawiący się małą kostką. Czyż nie jest słodki? Jest nawet bardzo słodki, bym powiedział. Wygląda trochę jak niedźwiedź. Smycz dla psa. Może wyprowadzimy go na spacer? Lista opisuje czas i ilość pożywienia, jaką należy dawać psu każdego dnia. Czyli będziemy mogli dać mu coś do jedzenia, tak? Pies chyba woli lewą stronę klatki. Dobra, widzę, że jest tutaj kawałek kości, ale zapewne kiedy będziemy chcieli ją wyciągnąć, pies nas po prostu ugryzie. Ale spróbujmy. Zanim dotrę do tej kości, piesek będzie ogryzał już moją. No tak. Nie możemy tego zrobić. To wygląda jak flaga Polski. Uspokój się, piesku. Mamy lodówkę. Według górnego wskaźnika temperatura wynosi 12 stopni. Dolny wskaźnik pokazuje wilgotność 28%. Wezmę sobie kawałek. O, kawałek mięsiwa. Soczysty stek. Rura od odkurzacza. Okej. Nie mogę otworzyć klapy. Zaklinowała się. Musi być jakiś sposób, aby ją otworzyć. Nie? Rurą tego nie otworzymy? Tym też nie. Może będziemy mogli nasmarować to mięsem. Jednak nie. Zamknięte. No tak, mogłem się tego spodziewać. O, smycz z rurą. Daj mi stek pieskowi. Proszę. To zwierzę chyba umiera z głodu. Ale szybko zjadł. Nawet nie zdążyłem wyjąć kości. Cholera. Wezmę sobie kawałek. Czyli musi być jakiś inny sposób, żeby odwrócić jego uwagę. Okej. On szybciej połyka, niż ja jestem w stanie wymówić słowo sznycel. Dobra, ale przyszedł mi pewien pomysł do głowy. Tylko nie wiem jeszcze, czy on zadziała. Wezmę sobie kawałek. Może to mięsiwo musimy schować do pudełka. Wtedy pies będzie zajęty, żeby otworzyć pudełko, a my szybko ukradniemy kość. Okej. To było do przewidzenia. To powinno go zająć na jakiś czas. Wielki kawał mięcha. Niestety nie mogę go z niczym połączyć. Zamknięte. Dobra. No dobra, ale może uda się otworzyć klapę od odkurzacza właśnie tą kością. Jeżeli włożę płaską stroną i podważę, otworzy się. W środku znajduje się torba do odkurzacza. Zabiorę ją. I co mi to dało? Co ja w związku z tą torbą mogę zrobić? Na drzwiach tego użyć nie mogę, tego też użyć na drzwiach nie mogę. Okej. Punkty interaktywne na odkurzaczu zniknęły. Chyba, że coś z tym pieskiem będę mógł zrobić jeszcze. Nie? Nie i nie. Żarówki też nie chcę zjeść.
Dobra, grubsza rozkminka. Pewnie są jeszcze jakieś obiekty, których ja nie zauważyłem. Nie do końca wiem, co tu robię z tą bestią w drugiej części klatki, nawet jeżeli jest ona właśnie zajęta. Musielibyśmy się w jakiś sposób wydostać na zewnątrz. Lista opisuje czas i ilość pożywienia, jaką należy dawać psu każdego dnia. Okno, dokładnie. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Inaczej mogę mieć jeszcze większe problemy. A czy mogę wziąć jeszcze jednego steka? Wezmę sobie kawałek. Może mi się później przydać. Tędy mogłabym wejść na dach. Oczywiście, jeśli przy okazji nie poprzecinam sobie żył o te kawałki szkła. Dasz radę, Nina. O, smycz z rurą. Możemy ją zabrać, albo nie. Zapewne zejdziemy w dół, chociaż... Mogliśmy zabrać. Na lewo czy na prawo? Z tej rury wydobywa się duszne powietrze. W rurze znajduje się sitko. Nie ma mowy, żeby mięso przeszło przez nie. Raczej nie widać żadnego efektu. Byśmy musieli coś jeszcze z tym połączyć. Może mięsiwo teraz, jednak nie. Tego też na tym użyć nie możemy. No okej. Okno jest zamknięte i nie otworzę go z zewnątrz. Połączyłam obie rury. Ale nic to na tą chwilę nie daje. Stąd nie widzę, co jest w środku. Dalej iść nie mogę. Mamy klapę. Czy ja się muszę tutaj z powrotem cofnąć? W rurze znajduje się sitko. Nie ma mowy, żeby mięso przeszło przez nie. Może to mięso w jakiś sposób byśmy musieli zmielić. Okej. O nie! Nina, co ty robisz? Okno jest zamknięte i nie otworzę go z zewnątrz. Okno jest zamknięte, nie otworzę go z zewnątrz. Ale do wewnątrz też wejść nie możemy. Smycz z rurą. Dobra. Weź to, Nina. I zobaczymy, czy coś w związku z tym, że połączyliśmy tutaj rury, zmieniło się tutaj. Tylko zanim ty tam dojdziesz, to pociąg zdąży dojechać na miejsce. Ale ogólnie fajna okolica. Jedziemy przez jakiś las. Fajnie, podoba mi się to, że poruszają się chmury, porusza się las. No i widać, że ten pociąg ewidentnie jedzie. Czy coś się tutaj zmieniło? Zamknięte. Drzwi są nadal zamknięte. Czyli tamtędy nie wejdziemy. Pies zajęty jest otwieraniem słoika, a tych drzwi też otworzyć nie możemy. Według górnego wskaźnika temperatura wynosi 12 stopni. Okej. Zamknięte. Czyli najwidoczniej tutaj wszystko zrobiliśmy. Okej. Wychodzi na to, że w jakiś sposób musimy otworzyć to okno.
wąż. Rura. Coś musimy zrobić z tym. Wąż od odkurzacza. Długi, elastyczny i nieciekawy. W rurze znajduje się sitko. Nie ma mowy, żeby mięso przeszło przez nie. W rurze znajduje się sitko. Czyli my to sitko w jakiś sposób musimy wyciągnąć. No ale moje pytanie brzmi, jak? Skoro wszystkie przedmioty już wzięliśmy. Chcesz, żebym skoczyła 3 metry w dół w tych butach? Wąż od... A gdyby udało się rozbić tą żarówkę, pokroić mięsiwo, byłby jakiś pomysł. Podane z pieczonymi ziemniakami i chlebem czosnkowym. Boże, ale jestem głodna. Czy muszę w tym grzebać? Tak, przypuszczam, że prawdopodobnie tak. Okej, zyskaliśmy 2 kolejne przedmioty. Spinkę do włosów oraz sierść zwierzęta. No i to jest to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku. Sprawdzać każdy element. Sprawdzać każdy przedmiot. Przeklikiwać go lewym i prawym przyciskiem myszy. Może faktycznie coś jeszcze znajdziemy. Nie mogę o tym zapominać. Spinka do włosów. Numer modelu 08/15. Kępka sierści jakiegoś zwierzęcia. Pewnie niedźwiedzia. Zobaczymy, czy to trochę pomoże. Okej. Na pewno otworzą okno. Raczej nie widać żadnego efektu. Nie widać żadnego efektu. Cholera. Okno jest zamknięte. Czyli coś jeszcze bym musiał tam włożyć, tak? Zakładam, że to część systemu wentylacyjnego. Sierść zwierząt jest wciąż w środku. Wyjmę ją. Czyli coś tu jest nie tak. A wydawało mi się, że zrobiłem wszystko dobrze. Zobaczymy, czy to trochę pomoże. Jeżeli kaloryfer w przedziale jest włączony, a zakładam, że jest, sierść powinna się już spalić. Smród powinni poczuć nawet niemyci naukowcy. A może my tą sierść właśnie powinniśmy włożyć do prawej rury? Okej, to jest nasza szansa, żeby wejść do środka. Sidorkin wyszedł z pokoju. Pewnie było mu za gorąco. Puch, o mało co. Okej. Spróbujmy jeszcze raz. Jeżeli ktokolwiek ma informacje o naukowcach w pociągu, to jest to Sidorkin. Jest przełożonym naukowców. Musiał gdzieś się schować. Pytanie, ile mamy czasu? Mamy jakieś figurki. Statuetka. Och, mogę obrócić statuetkę, ale nie mogę jej podnieść. Jest chyba przymocowana do cokołu. Dobra, mamy 3 statuetki. Lenin jest odwrócony w lewą stronę. Towarzysz Lenin wyszedł z mody już kilka dobrych lat temu. Czyli wydaje mi się, że te statuetki też musimy w tą stronę obrócić.
Coś się wydarzyło? Chyba nic. Towarzysz Lenin wyszedł z mody już kilka dobrych lat temu. Chyba, że gdzieś jest jeszcze jakaś statuetka. Wazon z kwiatami. Okej. Solidny, drewniany cokół. Tak jakby brakowało tutaj kolejnej statuetki. Książki o Sir Francisie Drake'u, Czarnobrodym, Henry Morganie, Williamie Kidzie, Jacku Rockhamie. Wszyscy to niesamowicie mili goście, którzy pod piracką flagą postanowili uwolnić morze od plagi bogatych kupców. Książki. Czaszka. Możemy ją zabrać. Mam wrażenie, że uśmiecha się do mnie szeroko. Wezmę ze sobą czaszkę, ale nie mam zamiaru spacerować tu z całym ludzkim szkieletem. Może tą czaszkę będziemy mogli włożyć tutaj? Nie? Ze spinką też jej nie możemy połączyć. Może coś jest w wazonie? Ani nie wygląda dobrze, ani nie jest dużo wart. Szuflada jest zabezpieczona prostym, ale niestety bardzo skutecznym zamkiem. Mamy spinkę. Otwarte. O, jest kolejna statuetka. Okej. Czyli tak jak podejrzewałem, musimy ją tutaj włożyć. Statuetka została ustawiona. Ale musimy ją odwrócić w lewą stronę, tak mi się wydaje. Najwyraźniej prawidłowe ustawienie statuetek uruchomiło sekretny mechanizm. Dźwiękoszczelne ściany i to krzesło. Czy tutaj torturują ludzi? No, tak to wygląda. Nina coś czuje, że jeżeli szybko stąd nie zwiejemy, sama wylądujesz na tym krześle. Ładny. Nie widzę żadnego uchwytu ani przełącznika do otwarcia klapy. Na krześle są zaciski krępujące ręce i nogi. Czy kogoś trzymano tu jako więźnia? Nie kogoś. Tylko za chwilę sama tam wylądujesz. Dobra, coś musi być ewidentnie z tym obrazem i z tą klapą. No bo żadnych innych punktów interaktywnych tutaj nie ma. No nie, no jest jeszcze krzesło tortur. Wazon. Jestem do końca pewien, czy to mięsiwo, które wzięliśmy, się nam jeszcze do czegoś przyda. Obraz. Nina, klapa. Ładny. Tylko tyle? Serio? Może te kropki mają jakieś znaczenie? Może musimy je policzyć, tak jak wiecie, w pierwszym odcinku liczyliśmy kropki w klapie od kanalizy. Znaczy, ja tego nie liczyłem, ale domyślam się, że o to chodziło. Też mamy 5 kropek. Krzesło tortur. Może będzie jakiś element, który byśmy mogli wyjąć, jakaś spinka, igła. Albo się jeszcze dokładnie tutaj nie rozejrzałem. Lepiej tam nie iść, chyba że chcę znowu wylądować w przedziale towarowym. No nie, no w przedziale towarowym nie chcemy na razie się znajdować. Może ten wazon tu będziemy mogli gdzieś połączyć. No interesuje mnie też to odbicie. Tak jakby miało to jakieś znaczenie. Dokumenty, aparat. No i co z tą czaszką możemy zrobić? No bo też bez powodu jej nie wzięliśmy. I dlaczego tylko czaszkę? A nie na przykład cały szkielet? Byśmy mogli ten szkielet postawić na krześle tortur. No i może uruchomiłby się jakiś kolejny mechanizm.
Jeszcze dokładnie się przyjrzę temu szkieletowi, ale nie, nic tam ewidentnie nie ma. Dobra. Drzwi. Na drzwiach mogę... Poczekajcie. Kościotrupy muszą stanowić jakiś symbol statusu naukowego. Nie mogę tego w inny sposób wytłumaczyć, ale co drugi doktor czy profesor posiada takiego w gabinecie. Czasami nawet nadaje mu imię. Dobra, czyli wychodzi, że jednak coś tutaj musimy zrobić. Krzesło... O, jest książka. Książka o słynnym, bardzo słynnym piracie Bailschmicie, który utrudniał życie patrycjuszom, a potem kolonistom w pobliżu Port Royal. Czyli rozumiem, że książkę musimy odłożyć na swoje miejsce. Tym bardziej, że jest tutaj jeden brakujący slot. Wydawało mi się, że mechanizm został zainicjowany, ale nie widzę żadnych zmian. Czyżby się otworzyła klapa? Mechanizm półki otworzył klapkę, ale w środku nic nie ma. Dziwne. Bardzo, bardzo dziwne. Więc albo mam włożyć tam czaszkę, albo wazon. Albo to i to. Wow, mało brakowało. Udało mi się przeżyć próbę zabójstwa w mieszkaniu mojego ojca, tych facetów z tajnych służb, po to tylko, aby prawie zabił mnie zwykły obraz. Ach, życie jest dziwne, prawda? I kolejny sejf. Co to za dziwny zamek? Jeżeli dobrze rozumiem, powinnam spróbować wyłączyć wszystkie światła. Wyłączyć wszystkie światła. Okej. To może być trudne. Ale wiem, na jakiej zasadzie to działa. No dobra. Trochę czasu może mi zająć, zanim to odgadnę. Czyli tak, kiedy zgaszam trzy, pojawia się jedno. Okej. Musiałbym to zapędzić w kozi róg. Wtedy znikają trzy. Grubsza rozkminka. Zdecydowanie. Jestem ciekaw, jak długo mi to zajmie. Dobra. Cholera, no. Tak znikają pięć.
Dobra. Kiedy kliknę, to zniknie 5. Kiedy kliknę, to 1 przesuwa się tutaj. Czyli zasada 5 kółek. Jeżeli dobrze rozumiem, powinnam spróbować wyłączyć wszystkie światła. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Pyk. 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 Nie? Okay. Udało się. Miejmy nadzieję, że zawartość jest warta tego wysiłku i w końcu dowiem się, gdzie jest tata. Mnóstwo? Mnóstwo dokumentów. Ta przeklęta lista personelu musi gdzieś tu być. Ach, jest! Jest z pewnością podzielona na naukowców, wojskowych i tajniaków. W samym pociągu jest ponad 100 osób, ale na stacji grubo ponad 1000. Co oni dokładnie tam robią? Cokolwiek to jest, muszę dowiedzieć się, czy tata jest w tym pociągu. Ciekawe, co na niej jest. Przy kilku nazwiskach jest krzyżyk. Czy to znaczy, że nie żyją? Mam nadzieję, że te krzyżyki mają jakieś inne znaczenie. Taty nie ma na liście. Nie ma go również w pociągu ani w stacji badawczej. Czy to mnie martwi, czy uspokaja? Przynajmniej nie wywieźli go do Rosji, ale mój jedyny trop się urwał. Przejrzę pozostałe dokumenty. Kto wie, może dowiem się czegoś więcej. Tu jest teczka z napisem Projekt Tunguska. Powinnam rzucić na nią okiem. Mnóstwo wzorów i naukowych wywodów. Zestarzeję się, a nie zrozumiem tego. Co? Co to jest? Mam tu coś o jakimś raporcie Kalenkowa. To chyba od taty. W 1976 roku dowiódł, że obiekty odnalezione w rejonie Tunguski są obcego pochodzenia. Na mocy tego raportu rząd dał zielone światło dla powiększania obiektów badawczych, w których zamierzano bez żadnych zakłóceń przeprowadzać eksperymenty na fragmentach. Te eksperymenty potwierdzają, że można wpływać na zachowanie zwierząt, modyfikując określone pole radiacyjne za pomocą tych kawałków. Potem, w celu usprawnienia technologii, powołano do życia projekt Tunguska. Wiele stron opisujących wyniki testów musieli wykonywać tysiące eksperymentów na zwierzętach. Jaki jest tego cel? Co oni sobie po tym obiecują? Czy ma to jakieś zastosowanie wojskowe? Witaj, Oleg. Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. Co? Anina? Nic jej się nie stało? Do diabła, jak to się mogło stać? Przecież miałeś się nią opiekować. Nie, wcale nie chcę się uspokoić. Już raz popełniłem błąd, a jego skutki... Dobrze, gdzie dokładnie? Okej, już jadę. Jeżeli informacje Siergieja są prawdziwe, Ninę przewieziono prawdopodobnie do szpitala wojskowego. Mam nadzieję, że Ninie nic się nie stało. Jak pociąg mógł się wykoleić? Oni myślą, że to był atak, ale nie powinno nas to teraz interesować. Musisz wyciągnąć stamtąd Ninę. Kto? Ja? Tak, samemu masz większe szanse, że nie zostaniesz odkryty. To cud, że udało nam się dojść aż tu bez żadnych problemów. Omijałem stację badawczą z daleka, a będąc tak blisko niej, byłem niemal pewien, że zostanę schwytany przez wojsko. Okej, a teraz jak się tam dostaniemy? Zacznij myśleć. Jasne. Dzięki za podwiezienie. Bez ciebie nigdy nie znalazłbym tego miejsca. Nie ma problemu. Przyjemność po mojej stronie. Martwisz się o Ninę, prawda? Tak. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Naprawdę ją lubisz, prawda? Tak. W życiu nie przydarzyło mi się nic równie pięknego. Hej, chłopcze, obudź się. Pomarzysz, jak już wyciągniesz stamtąd Ninę. Tak.
Masz rację. Trzeba już iść. Nie mamy dużo czasu. Będę tu czekać, jeżeli będziesz potrzebować pomocy. Nie zapominaj, że Nina podróżuje pod nazwiskiem Perkowa. I pod takim nazwiskiem została przyjęta. A teraz powodzenia. Dzięki. Też będzie mi potrzebne. Okej, czyli tym razem będziemy grali Maxem Gruberem. Musimy wyciągnąć Ninę z szpitala. Ale moi drodzy, tą misję będziemy wykonywać w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!